chciałem polecić coś, co jeszcze nie istnieje. To jest zawsze fascynujące, kiedy młodzi artyści, których jednak dobrze znam, a Judyta Berłowska jest w ogóle moją studentką, zresztą część aktorów biorących udział w tym projekcie też. Chciałem polecić coś, co dopiero powstaje, a co wydaje mi się propozycją tych młodych ludzi niesłychanie interesującą. Zawsze wydaje mi się tak, że kiedy młody człowiek interesuje się historią i współczesnością jakiegoś kraju i poprzez typy ludzkie usiłuje coś o tej historii swojego opowiedzieć, zawsze w tym upatruje czegoś interesującego i świeżego. Otóż w tym wypadku Judyta chce opowiedzieć przy pomocy różnych autorów ukraińskich taką dziwną opowieść, jak mi się wydaje, która się będzie nazywać Hotel Kijów. Będzie grana na Paulińskiej w Teatrze Barakach. Co też moim zdaniem ma swoje znaczenie, ponieważ ja jestem wielkim entuzjastą tego teatru na Paulińskiej. Spróbuję opowiedzieć przy pomocy adaptacji tej prozy o czymś bardzo ważnym. Znaczy punkt startowy, z tego co zrozumiałem, dzieje się w okolicach tragicznego Majdanu, który wszyscy żeśmy obserwowali, jakoś przeżyli. I gromadzi w jakimś dziwnym miejscu, który nazywa się Hotelem Kijów, ale który później okazuje się więzieniem, ludzi, powiedzmy najogólniej, którzy zajmują się kulturą. I którzy nie mogą opuścić tego miejsca o znaczącej nazwie Kijów. Oczywiście to jest wszystko in statu nascendi, więc opowiadam tylko to, co dowiedziałem się od nich, ale jestem pełen najlepszych przeczuć i składam im najlepsze moje życzenia i mam nadzieję, że wszyscy Państwo, którzy oglądają to i słuchają, pójdą na Paulińską 28, żeby po prostu to przedstawienie zobaczyć. Także trzymam kciuki i do przodu.